klasowej, takim krótkim spotkaniu, które jest efektem spotkania roboczego zespołu do spraw polityki antysmogowej i do Państwa dyspozycji prezydent Grudziądza Maciej Gramowski, pan prezes OPEC, spółki OPEC, pan Marek Dec oraz pan Andrzej Surma, przedstawiciel tegoż zespołu, który opracowywał dokument, opracowywał też etap prac związany z poprawą jakości środowiska w naszym mieście. Pana prezydenta poproszę o kilka słów. Bardzo dziękuję. Zespół działa od kilkunastu miesięcy. Przygotował ciekawe opracowanie dotyczące strategii walki ze smogiem. Jak wielki to problem, to myślę, że wszyscy o tym wiemy, aczkolwiek nie, dzisiaj to nawet wybrzmiało. Nie wiem, czy do końca zdajemy sobie sprawę ze skutków smogu, jaki wpływa, jak smog wpływa na nasze zdrowie. Niemniej przed nami gigantyczne wyzwanie walki ze smogiem, likwidacji ponad 4000 pieców kaflowych, bo to jest największy problem. Największy problem, który dotyczy głównie Starego Miasta, aczkolwiek nie tylko, ale jest to dzielnica, w której głównie funkcjonują kopciuchy. Terminy, które nas obowiązują, są bardzo napięte, bowiem zgodnie z przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa do 2023 roku powinniśmy zlikwidować wszystkie piece kaflowe. To jest gigantyczne wyzwanie logistyczne, ale przede wszystkim wyzwanie finansowe. A do roku 2027 powinny zniknąć inne systemy grzewcze na tak zwane paliwo stałe. O szczegółach powiedzą panowie. Niemniej chciałbym Państwu powiedzieć, że jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć to wyzwanie, ale mamy świadomość, że bez wsparcia zewnętrznego, bez pozyskania gigantycznych środków finansowych nie będzie to możliwe. Zarówno nie będzie to możliwe z punktu widzenia funkcjonowania miasta, jak i OPEC-u, jak i też spółki MPGN-u, która jest właścicielem wielu budynków, które właśnie są zasilane czy ogrzewane w sposób no, nieekologiczny, generujący smog. A więc przed nami bardzo, bardzo dużo pracy. W związku z tym, że ta praca wymaga koordynacji, w ciągu najbliższych, myślę, tygodni powołam osobę w mieście, która będzie odpowiedzialna za koordynację polityki antysmogowej, za koordynację właśnie polityki związanej z czystym powietrzem. Jest to taki ogrom zadań, które nas czekają przy bardzo napiętych terminach, że wymaga to właśnie stworzenia takiej komórki, która zarówno będzie się zajmowała edukacją, ale też wsparciem mieszkańców, jeżeli chodzi o pozyskiwanie różnych środków finansowych na likwidację, czy to pieców kaflowych, czy właśnie tych przestarzałych systemów ogrzewania, innych systemów ogrzewania, ale także będzie działała na rzecz pozyskiwania środków, czy to przez nasze spółki zależne od miasta, czy też przez indywidualnych, prywatnych właścicieli nieruchomości. To tyle, myślę, tytułem wstępu. Ja poproszę to pana prezydenta. To potężne wyzwanie dla miasta, ale też potężne wyzwanie, pan prezydent to zaznacza, dla mieszkańców przecież. Oż oczywiście, że tak. Na jakie wsparcie, bo oni jak usłyszą taką informację, to będą przerażeni, że będą musieli to sfinansować. Na jakie wsparcie, jaką pomoc? No my liczymy na to, że pewne systemy wsparcia dotyczące no, indywidualnych budynków już funkcjonują. Je trzeba promować i jakby no właśnie taka też miałaby być rola osoby zajmującej się tym, że właśnie edukować, przygotować wnioski o uzyskanie takiego wsparcia. To jest jakby jedna rzecz. No druga rzecz, liczymy na to, że takie środki pojawią się w Krajowym Programie Odbudowy, który myślę, że ruszy z końcówką tego roku, bo środki, jeszcze raz to podkreślę, konieczne do likwidacji chociażby pieców kaflowych, no są gigantyczne i
bez wsparcia takiego systemowego, bez też osłony takiej socjalnej, bo mamy wiele doświadczeń z przeszłości, że to nie jest tylko kwestia wymiany systemu ogrzewania, ale to też jest później wzrost rachunków za ogrzewanie. To są też sprawy związane chociażby z termomodernizacją starych obiektów i to przekracza możliwości finansowe miasta. To nie tylko naszego miasta, bo to nie jest problem jedynie Grudziądza. Aczkolwiek no, z przykrością, ale należy podkreślić, jeżeli chodzi o poziom zanieczyszczenia w województwie, no, jesteśmy niestety liderem. Jeszcze raz powtórzę, dotyczy to, panowie powiedzą o tym szczegółowo, ale ponad 40% w różnych tutaj kategoriach tego zanieczyszczenia no i jest generowana przez obszar Starówki i obszarów przyległych do Starówki. I wiemy, że w tym miejscu stał swego czasu filtrator antysmogowy, czy pan prezydent dostał wyniki tych badań, przecież takowe tak, miały oczywiście, być tutaj przeprowadzone, niestety, co z nich wynika? Niestety one potwierdzają te analizy, które panowie przeprowadzili w tej części dotyczącej diagnozy. Jeżeli chodzi o szczegóły, to myślę, że oddam głos czy panu prezesowi, czy panu Surmie, który no, tutaj może odpowiedzieć na każde szczegółowe pytanie. Dziękuję. Dokument, który został przygotowany, naprawdę polecam. Mam nadzieję, że będzie opublikowany na stronach miasta każdemu mieszkańcowi tak naprawdę, bo to tam jest, myślę, najpełniejsza do tej pory diagnoza stanu, jaki jest w tej chwili w mieście. Bardzo obiektywna i no, zatrważająca mimo wszystko. To znaczy główną też przyczyną, żebyśmy mogli zmienić ten stan, jak jest w tej chwili, to jest jednak uzyskanie jak największej świadomości mieszkańców, że jest po prostu źle i tak dalej być nie może. Ja wiem, że żyliśmy w takich warunkach, no każdy z nas pewnie 40, 50, 30 lat, ale to naprawdę jesteśmy w stanie zmienić. Są przykłady już w Polsce, że się to da zrobić. Tu się zgadzam, że czekamy na takie rozwiązania systemowe dotyczące głównie tych budynków wielorodzinnych, a szczególnie takich, jak tu jesteśmy w tym miejscu, czyli Stare Miasto, gdzie akurat problem w Grudziądzu jest największy i to jakby mamy zbadane. Natomiast w dokumencie też, oprócz tego, że mówimy, jak jest źle i pokazujemy to na liczbach, mówimy też jasno, jak to wpływa na nasze zdrowie i nie tylko zdrowie. Ja tu nawet na spotkaniu podałem dwie liczby, mianowicie w Polsce w zeszłym roku na COVID zmarło około 47 tysięcy ludzi. Ja mówię w zeszłym roku 2020 i to była pandemia, to właściwie o niczym innym niż my nie rozmawiali, tylko o pandemii. Natomiast co roku w Polsce umiera z powodu złej jakości powietrza 43 tysiące Polaków. I to jest dokładnie ta sama skala pandemii, z którą jakoś oswoiliśmy przez lata i uważamy, że to jest normalne, a to naprawdę nie jest normalne w wielu krajach. Znaczy, powiem tak, we wszystkich krajach Europy Zachodniej ten temat już dawno został załatwiony. Tu też oczywiście jest to słowo klucz, ale jednak determinacja, to znaczy jak my nie będziemy wszyscy zdeterminowani do tego, żeby to zmienić, to i szczerze mówiąc pieniądze nam nawet, jeżeli się pojawią, niewiele pomogą, bo po prostu zlekceważymy ten problem, a problem jest potężny. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że OPEC zrobi wszystko, oczywiście OPEC nie jest jedynym panaceum oczywiście na tą sytuację i nie chcemy być tak traktowani, ale na pewno zrobimy wszystko, żeby każdemu, kto ma ten problem i chce go rozwiązać, nie czekając do 23 czy 27, bo tam są różne daty, a ostatecznym terminem jest 30, bo zgodnie z decyzją rządu polskiego w miastach nie będzie można palić żadnego paliwa stałego, ani węgla, ani drewna. Także tego czasu, szczerze mówiąc, jest bardzo mało. Odkładanie oczywiście decyzji na zmianę albo na samą zmianę zazwyczaj wpływa to tym gorzej na ostateczne rozwiązanie, no bo już presja czasu i wtedy już nie ma się wyboru. W związku z tym to jest moment, kiedy należy zacząć rozmawiać z takimi firmami jak OPEC, z gazownią, no, z firmami, które w jakimś stopniu, bo w istotnym sposób potrafią komuś pomóc, żeby przejść na inne źródło ogrzewania, a przy okazji zdobyć jeszcze finansowanie na to, żeby no, zmienić instalację wewnętrzną, w ogóle doprowadzić do termomodernizacji budynku. To było idealne, żeby te dwie rzeczy oczywiście zrobić równolegle, czyli zmiana systemu ogrzewania i termomodernizacja, jeżeli taki budynek tego wymaga. Wiemy, że no, w Grudziądzu takich budynków, szczególnie w tej okolicy jest mnóstwo, no i tu oczywiście konserwator się zaraz będzie nam kłaniał i tak dalej, i tak dalej. Szereg problemów, ale też tutaj się podpisujemy, że jeżeli nie będzie takiej osoby, no przecież trudno, żebyśmy oczekiwali od pana prezydenta, że będzie tak ważny temat dla mieszkańców no, ciągnął. Tu musi być ktoś też no, maksymalnie zdeterminowany, który i komunikuje, edukuje i rzeczywiście skoordynuje tą całą pracę, żebyśmy no, w przeciągu 10 najpóźniej lat
mogli powiedzieć, nie mamy w mieście żadnego źródła opalanego węglem, no i drewnem, żadnego paliwa stałego nie używamy. Takim początkiem może takiej edukacji, która jednak uświadomi mieszkańcom powagę sytuacji, no będzie wspólne przedsięwzięcie razem ze Strażą Miejską. Będziemy od nowego sezonu grzewczego dokonywać kontroli wszystkich emitorów na terenie Grudziądza. Zakupiliśmy drona z potężnym uzbrojeniem, jeśli chodzi o pomiary. No i już teraz będziemy łapać za rękę przynajmniej tych, którzy no niestety ani nie palą węglem, ani drewnem, tylko wrzucają no co mają pod ręką. No i w ten sposób też starać się uświadomić ludziom, że no jednak trują swoich no sąsiadów, po prostu siebie też. No ale jeżeli ktoś już rzuca to do pieca, no to rozumie, że się zgadza na to, że się truje. Natomiast no, nie możemy pozwolić na to, żeby truł współmieszkańców. To będzie, myślę, taki mocny etap, w którym no, sam latający dron po mieście już będzie ludzi ostrzegał, uważajcie. A co opet będzie wrzucał w takim razie do pieca? Tak, no dziękuję za to pytanie. No tutaj trzeba powiedzieć, że Opec na tle innych miast myślę, że raczej się wyróżnia na plus, bo do dziś i dzisiaj już wytwarzamy ciepło w 20% z OZE, natomiast no, w tej chwili bardzo trwają intensywne prace, żeby do 2025 roku przejść na tą już zieloną stronę, czyli mieć 50%, może 50+. Produkcji z OZE i w tej chwili jesteśmy w trakcie dwóch procesów inwestycyjnych, znaczy właściwie trzech. Pierwszy to instalacja oczyszczania spalin, która już w połowie jest zrealizowana, w przyszłym roku będzie w 100%. W związku z tym jakość powietrza, jakość spalin, którą będziemy emitować, no to będzie zupełnie no, i kompletnie inny standard. Już właściwie w tej chwili w połowie to funkcjonuje i w tym sezonie już funkcjonowało. W przyszłym roku oddajemy tą instalację i będziemy spełniać najostrzejsze normy już europejskie w tym zakresie. Natomiast w 2025 roku pojawi się nowy kocioł na biomasę surową w postaci słomy surowej, którą dzisiaj zbieramy, przetwarzamy na pelet. Natomiast no, ominiemy ten proces przetwarzania peletyzacji i bezpośrednio będziemy spalać słomę surową. I to jest odnawialne źródło energii. No i drugi to jest blok na paliwo w obiegu zamkniętym, czyli odpady tak zwane RDF, czyli wysokoenergetyczne, które wytwarzają grudziądzanie i w tym miejscu, w którym wytwarzają to paliwo, powinno być to paliwo w sposób jak najbardziej czysty, bo tu zapewniam mieszkańców, że technologie i obostrzenia co do spalania RDF-ów są tak wysoko postawione. No nie chcę powiedzieć, że będzie z komina czyste powietrze, ale no, mogę się założyć z każdym, że nie będzie innego tak czystego źródła, nawet gazowego, jak to RDF-owskie. I te procesy inwestycyjne trwają. Myślę, że będę mógł już w tym roku Państwu powiedzieć, że otrzymaliśmy na jeden i na drugi projekt dosyć wysokie dofinansowanie. Pewnie w jednym przypadku to będzie ze środków krajowych, czyli z ciepła powiatowego, w drugim przypadku mogą to być fundusze norweskie, może to już być ciepło powiatowe, bo w dwóch programach wystartowaliśmy. Trwa już proces inwestycyjny, są przetargi na poszczególne elementy, na inżyniera kontraktu, zaraz będzie przetarg na głównego wykonawcę, także my jesteśmy jakby już w trakcie tego procesu. Inwestycje, proszę Państwa, no to jest rząd no, właściwie sięgający w tych trzech projektach ćwierć miliarda złotych. No to jak na skalę tego przedsiębiorstwa to są gigantyczne inwestycje, co też pokazuje, jak gigantyczne pieniądze no, będą musieli grudziądzanie zainwestować w oczyszczanie, w czyste powietrze, krótko mówiąc, bo to no, nie tylko kwestia OPEC-u, ale też i właściwie wszystkich emitorów na terenie miasta. Nie wiem, jeżeli więcej szczegółów, to może... No myślę, że tak? Już panowie tak? Wyczerpali... Chyba, że państwo macie jakieś szczegółowe pytania. Bo rok temu mniej więcej była konferencja prasowa na temat jakby przygotowywania się do tego raportu. Czy ten rok nie został zmarnowany? Bo wiemy, że tych inwestycji, które trzeba zrealizować, jest sporo. Sam pan prezydent mówił, że 4000 pieców trzeba wymienić. Dlaczego w tym czasie już się tego nie robiło? Ostatnio MPGN jakby sponsoruje bardziej inne rzeczy niż wymiana pieców i w zasadzie ten rok został zmarnowany. Nie wiem, panie, czy chce pan powiedzieć, czy ja mam? Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć w kwestii tego, co pan mówi, rok zmarnowany. Po pierwsze, jak spotkaliśmy się we wrześniu, to byliśmy tak naprawdę na początku drogi, nawet nie wiedzieliśmy, z jakimi źródłami ogrzewania w Grudziądzu mamy do czynienia.
Po to była przeprowadzana cała akcja badania ankietowego. Zresztą tutaj ze smutkiem muszę podkreślić, że tak naprawdę gdyby nie zaangażowanie po pierwsze pracowników MPGN, którzy bardzo szybko dostarczyli inwentaryzację własnych obiektów, przedstawicieli lokalnego zrzeszenia właścicieli nieruchomości, GTBS-u, tudzież informacje pozyskane z PSGAZ, które pozwoliły nam zidentyfikować tych wszystkich, którzy już na dzisiaj posiadają ogrzewanie gazowe, odzew społeczeństwa był naprawdę znikomy. Jeżeli chodzi o indywidualne ankiety, jakie trafiły do zespołu, to było ich dosłownie kilkanaście. Włączyła się w badanie ankietowe Straż Miejska i w bardzo krótkim czasie udało im się pozyskać, ale raptem 40 takich danych punktowych, tak bardzo, bardzo kompletnych. Później niestety rozpoczęła się kolejna fala pandemii, w związku z tym takie indywidualne podejścia strażników miejskich do właścicieli nieruchomości były po prostu już niemożliwe, stąd też jakby trzeba było innymi metodami te dane pozyskiwać. No, mówię, między innymi udało się dane z PSGAZ pozyskać, ale to była dopiero końcówka grudziądza. No i później obróbka danych, no i wyciąganie jakichś konkluzji. A czy to był czas zmarnowany? No, nie wydaje się, tak? Nie chcę tutaj wypowiadać się w imieniu MPGN-u. Natomiast no naprawdę i pan prezydent, i pan prezes podkreślili, że środki, jakie będą wymagane do spełnienia tego dzieła, przed którym wszyscy stoimy, są naprawdę no, niewyobrażalne, zarówno jeżeli chodzi o właścicieli nieruchomości, no, jak i dostawców różnych mediów, w tym właśnie takich przedsiębiorstw jak Grupa Obec, którzy no, żeby dostarczyć ciepło, no to trzeba popełnić gigantyczną inwestycję w zakresie budowy sieci ciepłowniczej. To, co zarówno pan prezydent, jak i pan prezes powiedział, no mamy tak naprawdę trzy takie daty jakby deadline'owe, tak? Czyli rok 2023 koniec. To jakby nie tylko jest likwidacja pieców, oczywiście to jest najbardziej namacalne, tak? Ale zgodnie z uchwałą mówimy również o likwidacji czy wymianie wszystkich tych źródeł tak zwanych pozaklasowych, czyli nie spełniających na dzisiaj żadnych norm w zakresie. Czy to w ogóle jest realne, żeby dotrzymać tych terminów? Jeżeli miałbym naprawdę racjonalnie odpowiedzieć, to wydaje się, że jest to na dzisiaj niemożliwe, tak? Chyba że przyjdą naprawdę gigantyczne środki pomocowe i to, co pan prezydent powiedział, powołany przez niego pełnomocnik, czy też pełnomocnik wraz z zespołem, dokona gigantycznej pracy, która pozwoli przynajmniej, mówię, 100% pewnie nie jesteśmy w stanie zrealizować, ale przynajmniej w części chociażby zrealizować ten cel, przed którym stoimy. A co się stanie, jak się nie uda tego zrealizować? Będą jakieś kary? Trzeba będzie płacić za to? No właśnie, z tym jeszcze do końca nie jest tak naprawdę określone. Oczywiście są określone przepisami prawa kary za spalanie niedozwolonej jakości paliwa. Natomiast sam autor, czyli autorzy uchwały antysmogowej, bo tak naprawdę mówimy o tym, że wszystkie te uchwały, które w poszczególnych województwach już się pojawiły, one co do zasady są praktycznie identyczne, różnią się tylko szczegółami w zakresie pewnych odcięć czasowych, tak? Natomiast jeżeli chodzi już o to tak zwane egzekwowanie, to póki co nie ma jakichś takich twardych zapisów dotyczących karania kogoś za niewywiązanie się z tego obowiązku. Najprawdopodobniej, jeżeli już do tego dojdzie, to karany będzie właściciel nieruchomości. Jak to będzie wyglądało, ja nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć. Natomiast to, co również tutaj padło, istotne będą w naszym mieście, jak zresztą i w wielu innych miastach, takie czynniki, jak chociażby przedstawienie rzetelnej informacji o tym, co dzieje się w zakresie jakości
powietrza dziś, co prognozujemy, czy jak prognozujemy, że ta jakość powietrza będzie za dzień, dwa. Niestety ze smutkiem muszę skonstatować, że nie tylko w Grudziądzu, tak naprawdę w całym kraju brak jest jakichś takich spójnych działań w zakresie informowania mieszkańców o zarówno przekroczeniu stanów alarmowych, jak też poziomów tak zwanych informowania, a już w ogóle brak jest czegoś takiego jak prognoza możliwości zaistnienia danego stanu. To obserwując nasze grudziąckie media, widzę na przykład zaangażowanie telewizji kablowej spółdzielni mieszkaniowej, która w swoich programach stara się co jakiś czas przedstawiać prognozy pogody, plus jak wygląda stan powietrza, no ale na dziś, tak, nie mamy takiej dokładnej wiedzy, co będzie za dzień, dwa. I tego brakuje nam, brakuje naszym mieszkańcom. Obserwuję też dosyć prężne działania grudziąckiego alarmu smogowego, ale to też są działania takie no nieco doraźne i opisujące, no, jak to wygląda dziś. Ja jeszcze mam pytanie do pana prezesa OPEC-u, bo przemycił pan taką informację, że inwestycja w zakresie spalania RDF-u jest w trakcie realizacji. Bo tutaj mieszkańcy trochę obawiają się tego procesu spalania. Tutaj też brakuje informacji na ten temat. Tak, to z naszej strony oczywiście pandemia nam przeszkodziła troszeczkę w takiej otwartej komunikacji, to bezpośredniej, na takich bezpośrednich spotkaniach, ale to deklaruję, że no z tą komunikacją i z edukacją i z informowaniem na temat tego akurat sposobu użytkowania paliwa, które powstaje lokalnie, zaczniemy w tej chwili mocniej informować mieszkańców, jeżeli tylko będzie taka możliwość organizowania większych spotkań, gdzie będziemy mogli, że tak powiem, prezentować założenia i wszystkie, że tak powiem, wynikające z tego obawy, że tak powiem, rozwiewać obawy, zapraszając oczywiście ekspertów. To myślę, że zaraz w okresie powakacyjnym przystąpimy do takiej akcji. Mieliśmy przygotowane takie spotkania, niemniej naprawdę no tutaj pandemia nam to mocno przeszkodziła. Natomiast no też chcę powiedzieć, że tego typu projektów w Polsce jest kilkadziesiąt w tej chwili, około 50, które są na różnym etapie. Natomiast no, ten projekt grudziądzki, trzeba powiedzieć, jest jednym z pierwszych, które są realizowane w kraju.